czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga, niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu, będziemy trwali przy Chrystusie zmartwychwstałym, aby wyznawać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem, zmartwychwstałemu Chrystusowi obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios. Niebo i ziemia się cieszą, alleluja! Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste, alleluja! Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, które pozwalasz mu kosztować na ziemi, przez Chrystusa Pana naszego. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Wraz z apostołami biegniemy do grobu Pańskiego w ten poranek niedzielny, aby doświadczyć cudu zmartwychwstania. Niebo i ziemia się radują, alleluja, ze zmartwychwstania Twojego Chryste, alleluja. Rozbrzmiewają te słowa dzisiaj w całym Kościele, dziękując Panu Bogu za cud zmartwychwstania, zwycięstwa nad tym wszystkim, co złe, grzeszne i słabe, nad szatanem. Kochani siostry i bracia, bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy przez łącza internetowe, za pomocą internetu. Jesteśmy wdzięczni, że trwacie z nami na tej modlitwie, chociaż jest to trudna modlitwa, nieosobista, nie bycie tutaj w Kościele, ale jakże piękna, jakże wartościowa. Serdeczne Bóg zapłać za to uczestniczenie w Najświętszej Ofierze wraz ze zmartwychwstałym Panem. Na początku teraz tej Najświętszej Ofiary Boga Miłosiernego przeprośmy za nasze grzechy, prosząc o to, aby nadzieja zmartwychwstania tego poranka wielkanocnego stała się naszą, by Jezus zmartwychwstał w nas, by rozpromienił radością i pokojem nasze serca. Panie Jezu, który swoją krwią zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który swoją Paschą przywróciłeś nam życie, zmiłuj się nad nami. Panie, który swoim zmartwychwstaniem otworzyłeś nam niebo, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panu wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmocny, Panie Synuje, Narodzony Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Boista, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przybłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Boista, nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwała Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech święto radosne paskalnejów wiary składają jej wierni, uwielbień swych darny. Odkupił swe owce baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów z nazy. Śmierć zbarła się z życiem i w boju chodziły, choć podek wód życia, królu nie dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstałego.
Żywego już szedłem, widziałem grób pusty i świadków anielskich i odzież ich pusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejsce spotkania będzie Galileja. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy o Królu zwycięstwo bądź nam miłościwy. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niemalże wszyscy w ostatnich dniach powtarzamy, że takich świąt to jeszcze nie było. Tak smutnych, tak przygnębiających, tak często może i spędzanych w samotności. A dziś przed Ewangelią, przed Alleluja w sekwencji, wyśpiewaliśmy o tym, że przeżywamy święto radosne paschalnej ofiary. Siostro i bracie, od tego, jak te święta będą wyglądać, zależy tak naprawdę postawa mojego serca. Bo dzisiaj chyba jak nigdy wcześniej w swoim życiu każdy z nas może być jak ten apostoł.
jak ci apostołowie, którzy przybiegli do grobu, jak te niewiasty, które rano tam poszły, pełni niepewności, pełni lęku, pełni niezrozumienia, przeżywający ważne dni, wielkie dni swojego życia, a tak naprawdę nie rozumiejący zbyt wiele. Tacy byli apostołowie. Takie były ich serca w czasie trwania wszystkich tych najważniejszych dni w życiu Chrystusa. Odejdą od tego grobu i do końca ta wiara mimo wszystko w ich sercu nie będzie utwierdzona. Zobaczmy nawet na świętego Jana. Był do końca przy Chrystusie. Był pod krzyżem. A uwierzył dopiero, gdy zobaczył pusty grób. Uwierzył dopiero wtedy, gdy zobaczył, że tego ciała tam nie ma. Tyle widział, tyle doświadczył. W naszym życiu, siostro i bracie, przeżyliśmy wiele. W naszym życiu religijnym również. Przeżywaliśmy kolejne sakramenty. Przeżywaliśmy kolejne święta, kolejne Boże Narodzenie, kolejna Wielkanoc. I dobrze będzie, że i tegoroczne święta na trwałe zostaną w tym sercu moim i Twoim. Bo dziś Pan Bóg coś konkretnego mnie i Tobie chce powiedzieć. W taki, a nie w inny sposób chce mnie przeprowadzić przez ten czas Wielkiej Nocy. W taki, a nie inny sposób chciał mnie przeprowadzić przez ten Wielki Post. Często, kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy wykonują różnego rodzaju zawody, każdy podkreśla, że najgorszym, co się może przydarzyć w życiu człowieka, który pełni jakiekolwiek funkcje, jest rutyna, która się pojawia. Nie oszukujmy się, w naszym życiu religijnym często było bardzo dużo rutyny. Co niedziela mogłem iść do kościoła. Czasami spowiedź już była wpisana niemalże w kalendarz, raz do roku odhaczona. Święta przeżywaliśmy co roku tak samo. Czasami nie zastanawiając się głębiej, co one do końca znaczą. Ganialiśmy za wszystkim. Robiliśmy wszystko, aby były przepiękne śniadania wielkanocne. Poświęcaliśmy się przygotowaniom domu, sprzątaniu. A dziś Pan Bóg wyrywa nas z tych naszych przyzwyczajeń. I dziś Pan Bóg mnie i Tobie, siostro i bracie, chce tak naprawdę pokazać, co jest ważne w życiu. Chcę, abym się zatrzymał. Abym dobrze ten czas wykorzystał. Abym dobrze ten czas wykorzystał. My jako Polacy, jako naród, mamy taką zdolność do jednoczenia się w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach trudnych. Pamiętamy, jak wyglądały nasze kościoły, ulice naszych miast, gdy umierał święty Jan Paweł II. Pamiętamy, ile padało pięknych deklaracji o pojednaniu, o zgodzie, o przemianie życia. Pamiętamy, co działo się 10 lat temu, kiedy wydarzyła się katastrofa pod Smoleńskiem. Gdy też potrafiliśmy przepięknie deklarować o narodowym pojednaniu. Gdy potrafiliśmy wypowiadać piękne słowa o zjednoczeniu i miłości. Pamiętamy, co się działo, kiedy rozpoczynała się ta pandemia. Gdy niemalże wszyscy jednomyślnie rzucili się do ratowania swoich bliskich, innych. Przepiękne zbiórki, akcje. Nie było problemu, żeby ludzie zanosili posiłki w służbie zdrowia, żeby w internecie organizować kolejne zbiórki na zakup sprzętu medycznego. Setki tysięcy ludzi w tym się jednoczyli. A dziś, gdy otworzymy internet, przeczytamy jakąkolwiek wiadomość, informację o czymkolwiek, widzimy znów te same komentarze.
Widzimy znów te same podziały. Widzimy znów tę samą nienawiść. Bóg daje nam szansę, abyśmy stawali się lepszym człowiekiem. Abyśmy jak apostołowie, jak Piotr i Jan, odeszli od tego grobu inni, przemienieni. Przemienieni miłością. A co my robimy? Co my robimy? Mówimy tak pięknie, że Polska jest krajem chrześcijańskim. I to takie sytuacje jak dzisiaj najpiękniej weryfikują, na ile to moje chrześcijaństwo jest autentyczne. Czy potrafię dostrzec mojego sąsiada, który potrzebuje pomocy? Bo może żyje ktoś obok mnie, kto sobie nie radzi w tym czasie. To przez całe te święta będzie sam. To może nie ma czasami co do garnka włożyć. Bo może gdzieś dalej ode mnie żyją moi bliscy, którzy się w życiu pogubili. Bo może żyją ludzie, którzy stracili nadzieję. Którzy poddali się jakiemuś lękowi beznadziei. I czekają na mnie. Na mój telefon, na moją rozmowę. Na chwilę, którą ja im poświęcę. Nie chcę tutaj mówić, że pandemia koronawirusa jest jakimś łaską czy cudem, który dostaliśmy od Boga. Bo to trudno by było tak powiedzieć. Ale na pewno jest wyzwaniem mojej i Twojej wiary. Na pewno jest wyzwaniem i pytaniem, czy ja jestem człowiekiem zmartwychwstania. Człowiekiem, który przyjdzie do grobu, zobaczy, że on jest pusty i odejdzie innym, o innym sercu. Odejdzie człowiekiem, który narodził się z nadziei do miłości. Z rok czy z półtorej roku temu w internecie znalazłem świadectwo pewnego księdza, który opisywał swoją wizytę na oddziale, jednym z oddziałów szpitala onkologicznego. Sam zachorował na nowotwór, został skierowany do tego szpitala na jakieś konsultacje. Czekał w poczekalni na wizytę u jakiejś tam pani profesor. I gdy tak siedział pełen różnych pytań, wątpliwości, w pewnym momencie obok niego usiadł młody chłopak. Spojrzał na niego, ten ksiądz w koloradce, w koszuli pod koloradkę siedzi. Ten młody chłopak uśmiechnął się i pyta, a ksiądz tak tutaj prywatnie czy służbowo przyjechał? Ten ksiądz tak patrzy na niego i mówi, no prywatnie. Jestem chory, czekam na wizytę u pani doktor. Wie ksiądz, ja mam 23 lata. Wiele miesięcy już spędziłem tutaj na oddziale i powiem księdzu, że ten nowotwór, który mam, ten czas mojej choroby, to jest dla mnie niesamowity czas łaski i cudu od Pana Boga. Ten ksiądz wielkie oczy zrobił i mówi, co ty mówisz, człowieku? Masz 20 kilka lat, siedzisz na oddziale onkologicznym i ty mówisz, że to jest cud, że to jest łaska? A on mówi, tak, proszę księdza, dla mnie to jest cud i to jest łaska. Bo proszę księdza, gdy trafiłem tutaj na oddział, moi rodzice już od dawna nie byli razem. Tata nas zostawił, gdy byłem jeszcze małym chłopcem. Poszedł do innej kobiety. Mama wychowywała mnie w zasadzie sama, poświęcając niemalże wszystko, aby mnie utrzymać, abym wyszedł na ludzi. Wiele godzin poświęcała pracy, żebyśmy mieli z czego żyć. Gdy zachorowałem, no mój tata, prawda, chciał okazać się dobrym ojcem, to stwierdził, że będzie mnie odwiedzał w szpitalu. No ale nie chciał spotykać się w tym szpitalu z mamą, dlatego ustalili, że będą przyjeżdżali na zmianę. Każdy będzie miał swój dyżur. Po pewnym czasie
no, tata zorientował się, że jadąc do szpitala i tak przejeżdża koło domu mamy, a mama nie ma za bardzo środków, żeby wszystko wydawać na dojazdy tutaj, to zaproponował, że będzie ją przywoził. Minęło kilka tygodni czy miesięcy i tata zapytał mamę, czy ta mu wybaczy. Znów parę tygodni czy miesięcy minęło i tata zapytał, czy może wrócić do domu. I mama mu wybaczyła i rodzice znów są razem. Znów jesteśmy rodziną. Opowiadał dalej, proszę księdza, w szkole średniej miałem taką klasę, w której się w ogóle nie dogadywaliśmy. Sama grupa indywidualistów. Każdy w jakiś tam sposób realizował tylko swoje marzenia, aspiracje. Nie patrzyliśmy na siebie. Nie potrafiliśmy ze sobą rozmawiać. Nagle, gdy zachorowałem, okazało się, że moi koledzy i koleżanki potrafią zorganizować jakiś festyn, jakąś zbiórkę, żeby mieć pieniądze na moje leczenie. To wszystko dzięki mojej chorobie. A najwięcej, proszę księdza, to wydarzyło się w moim życiu. Bo opowiadał, że był człowiekiem niewierzącym. Mówił, że kiedy widział ludzi, którzy idą do kościoła, pukał się w czoło i mówił, po co oni tam idą? Cuda wierzą? Do sekty należą? Mówił, że nie wiedział, czym jest modlitwa. Mówi, a jak ksiądz pójdzie dzisiaj do mojej sali, usiądzie przy moim łóżku i zajrzy pod moją poduszkę, znajdzie tam ksiądz wytarty różaniec, wytarty moją modlitwą. I to, że ja żyję i to, że mam siły walczyć z chorobą, to jest tylko i wyłącznie cud Bożej miłości. Cud Bożej obecności w moim życiu. I znów ten chłopak spojrzał na tego księdza i mówi, tak, proszę księdza, ta moja choroba jest cudem, bo przez całe moje życie nie wydarzyło się tyle dobrego, co przez te kilka miesięcy mojego chorowania. Nie chcę tutaj mówić, że wydarzenia trudne, nasze cierpienia czy trudności są cudem i łaską od Pana Boga. Dobrze wiemy, jak trudno nam przyjąć to, co w jakiś tam sposób nas boli, dotyka, jak trudno jest przeżywać cierpienie. Chcę tylko, siostro i bracie, dzisiaj, gdy patrzymy na ten pusty grób, powiedzieć jedno. Pan Bóg w każdej sytuacji jest ze mną i z Tobą. Bóg z każdej, nawet beznadziejnej sytuacji, takiej, jaką była Jego śmierć na krzyżu, potrafi wyciągnąć dobro. Potrafi wyciągnąć miłość. I dziś Bóg pragnie, wierzę w to głęboko, tej miłości ode mnie i od Ciebie. Ale czy ja tą miłością będę potrafił żyć? Czy ja dzisiaj, siostro i bracie, stanę się jak ten święty Piotr i święty Jan? Czy odejdę dzisiaj od tego grobu? Czy to będąc tu w kościele, czy widząc go na Facebooku? Czy odejdę od tego grobu innym człowiekiem? Człowiekiem kochającym? Bóg daje nam szansę. Bóg pragnie mojej i Twojej miłości. Czy ja tą miłością będę żył? Dziękując za zmartwychwstanie Pańskie, prośmy o umocnienie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,
i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Weseląc się w tym dniu wspaniałym, wzywajmy opieki Pana Boga, który wskrzesił z martwych Chrystusa, a nam dał nadzieję zmartwychwstania. Ojcze Wszechmogący, udziel Kościołowi duchowej mocy, aby prawda o zmartwychwstaniu Pańskim rozbrzmiewała w sercu każdego ochrzczonego i niosła światu dobrą nowinę o zbawieniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze szczodrobliwy, daj nowo ochrzczonym coraz pełniej poznawać Ciebie, a Duch Święty niech prowadzi ich do umiłowania Pana Jezusa i Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nieskończony, doprowadź całą ludzkość do poznania Ewangelii i szczęśliwej wieczności, aby Chrystusowe zbawienie dosięgło każdego człowieka stworzonego na Twój obraz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze sprawiedliwy, udziel pożywienia głodnym, pokoju zwaśnionym, mieszkania bezdomnym, zdrowia chorym, pociechy strapionym i samotnym, aby każdy otrzymał dary według swoich potrzeb. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze żyjący, przyjmij do swojego domu naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, których wiara tylko Tobie jest znana. Szczególnie polecajmy ofiary epidemii. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Ojcze nas wszystkich, który w Jezusie przygarniasz nas jako swoje dzieci, spraw, aby udział w Najświętszej Ofierze zawsze był dla nas, dla naszych rodzin, dla całej wspólnoty parafialnej, pewną drogą w Twoje ramiona. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, który nawet ze śmierci potrafisz wyprowadzić życie, udziel nam swoich darów, abyśmy z radością świadczyli o Twoich dobrodziejstwach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Alleluja, miód złoty, głosząc światło.
Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium.
On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Piotra, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, zmarłych wskutek epidemii, naszych parafian oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo to jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zabrzmi, aleluja, o smrt.
módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocny sakrament udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Pozwólcie, drodzy, w tym pięknym dniu na złożenie życzeń. Życzenia wielkanocne drogą medialną przesyłają nam biskupi, biskup płocki Piotr Libera i biskup pomocniczy Mirosław Milewski, życząc przeżywania świąt wielkanocnych we wzajemnym wsparciu, modlitwie za wszystkich pomagających innym i w duchu zaufania Jezusowi Miłosiernemu. Do życzeń księży biskupów dołączamy również nasze duszpasterskie życzenia kierowane wobec wszystkich parafian i czcigodnych gości. Życzymy, aby pokój Chrystusowy zagościł w sercach każdego z nas, kochani parafiani i czcigodni goście, i stał się źródłem zwycięstwa nad tym, co słabe, zwłaszcza nad przeżyciami, które nas dotykają, nad epidemią. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Życzenia dla naszej wspólnoty przesyłają również burmistrz miasta, pan Jacek Kowalski, z przewodniczącym Rady Miasta, panem Krzysztofem Bisialskim, starosta nowodworski, pan Krzysztof Kapusta, z wicestarostą, panem Pawłem Calakiem, wójt gminy Pomiechówek, Dariusz Bielecki, z przewodniczącym Rady Gminy, panem Janem Drzazgowskim, prezes wodociągów, Janusz Dąbrowski, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3, pani Mariola Zielińska, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4, pan Zdzisław Szmytkowski, dyrektor Nosiru, pan Dariusz Wąsiewski. Serdeczne Bóg zapłać za te miłe słowa i życzenia. Jutro w poniedziałek wielkanocny mszy świętej, jak w każdą niedzielę, transmisja będzie z mszy świętej Sumy o godzinie 12. Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Bóg zapłać za modlitwę za pośrednictwem internetu. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Chrystus zmartwychwstał, niech będzie naszą radością. Przyjmijmy, proszę, Jego błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg Wszechmogący i zachowa was od wszelkiego grzechu. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, niech da wam udział w Jego chwale. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzieje.